Hej moi drodzy, witam już bardzo serdecznie z tej strony, czyli witam w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i co, kontynuujemy oczywiście atakowanie na bastiony. Zombie, złaź stąd. Siadło, siadło. No i tak, na pewno będę chciał się jeszcze przejść do źródła przeznaczenia pokolejnego Golema, który nam tam niestety siadł chyba ostatnimi czasy. Więc tak, chyba że nam nie siadł. Ja się chyba zrespił. Ej, definitywnie się zrespił. No dobra, ej, to mi nie przeszkadza. To niepotrzebnie tu lazłem. No ale mamy tam szybki recall, więc to też nie jest jakiś większy problem. Jak sobie myślę, czy by nam się nie opłacało na przykład jeszcze pójść po creepery albo zombiaki. Najbardziej to zombiaki pewnie by się przydały. Co się dzieje? Stąd dopiero przyszliśmy, więc halo, co tu się stało? No, w sensie, że tu nas jest, dobra, nieważne. Dobra, obiecałem wam, że idziemy na kolejne bastiony i tak właśnie będzie. Tak właśnie będzie, idziemy sobie stąd. Jak w ogóle tu robię występuje? Redstone. Redstone by się przydało to wziąć. Ale widzę, że go tu nawet nie ma nigdzie. Dobra, bo zaraz sami popadacie. Ej, wypadł mi stamtąd. Chcecie walczyć, to tu dopiero. No i co? I bastion jest na tą stronę. Gdzieś tu niby. No jest. Jest, jest, jest. El Bastiono. Ale tylko dwójeczka. Lipa. Nawet bym się połaszczył, chyba żeby dało się wpierdzielić do środka i na portal. Jeszcze się nie poddają. Ona tutaj, ona tutaj, ona tutaj. Nie wiem, czy nie zrobiłem głupoty, ale spróbuję, no co mi da. Chodźcie gąski do domu. Hej, to chyba zadziała. To pięknie idzie. Nie wiem, czy oni sobie sami krzywdy nie robią tymi stołami. Ten portal długo nie wytrzyma! To wiemy, dlatego to zrobiłem. Jak to siądzie, to będzie coś pięknego. I chyba siądzie. Ej, to siądzie. Nie mogę, siadło. Taki diabeł straszny. Zawsze były wioski. Czuwaj nad nimi i przygotuj się do zastawiania własnych pułapek. Nic nie będę zastawiał, przyjaciółko. Będę tylko zbierał. Wydam sobie zębiaków jeszcze. No, żeśmy się nachapali. Było lepsze niż po prostu walenie ich na pyrę.
Tylko nie wiem, czy są moje zombiaki, czy nie, ale chyba moje. Już nie tak wysadziło mocno. Chodźcie, zombie, chodźcie. Pozbieramy was. I stwierdziłem, że tu już jest czysto. Tu jest czysto. Wybieramy i was. 25. To mało was jakoś zostało. Halo, co tu się dzieje? To nie dużo. 45. Słyszę tu 46. Naprawdę ich chyba musiało wyrzucić gdzieś w dal. Chyba idzie to coś. Tak? Nie, to jest zbugowana świnia. Czemu ona idzie tak dziwnie? Ja myślałem, że to nowy mopa to zbugowana świnka. Wszystkie te świnie się pobugowały, biedne. Tak, ich tak powywalało z tego portalu. No ładnie, ładnie. Wypieprzyło ich ładnie. 52 jednostki. Dobra, więcej ich chyba już nie ma. Ja nie widzę. Następne. Tej nocy ta wioska będzie potrzebowała twojej pomocy. Dobrze, dobrze, ale wpierw to ja sobie co innego tylko zrobię. Myślę, że pójdziemy sobie tu. Bo to jest ta nasza wioska, którą zrobiliśmy, taka ta niewypalona w sumie. Trzech healerów wystarczy? Możesz tu poleczyć? Możesz i poleczyć. No i sobie zrobimy tutaj walkę, atak. Dobra, tu już widzę, że wszystko wyleczone. Wyleczone, no i mamy tych zarodników cholernych. Nie powiem, wygląda to imponująco. Poziom trudności 3 na 4. Właśnie. Znajdź portal. Jak się tam dostać? To ja muszę tak po kolei to robić? Ale Lipton. O kurde. A za mało zasobów. A to wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. No tak, 39 drewna tylko. Ja nie zauważyłem tego. Okej, cool. Teraz możemy iść. Ta sama droga, standardowo. Au, oczywiście musiałem się wpieprzyć. Musiałem się oczywiście wpieprzyć, nic nowego. Jezus. Ja się patrzę w tą stronę. A, bo tu się horda zarodników zrobi, okej. Nie, no ale my chcemy bastiony walić. My chcemy dzisiaj bastionami się zająć, tak totalnie już wiecie. Bo jakby nie patrzeć, trochę nam się ten Minecraft Legends przeciąga. I tak zwiedziliśmy wszystko, co trzeba. Myślę, że wystarczy. Nie to. Obróć. Ale i tak możemy. Znaczy na maksymalną wysokość. Twoja obecność tak wywołuje poruszenie wśród piglinów. Nie można, serio. Ja muszę po kolei to walić po prostu. Serio, przekroczono maksymalną wysokość? Redukuję.
Gdzie tu wejdziecie? Niebezpieczne. Walcie, walcie. Co to jest? Nic się ten. No gdzieś tam kilku zabrakło. Gdzieś tam kilku zabrakło. Au? Au, au, au. Wejdźcie w to. Wow! Typu zerka. Bajku. Chciałem tego, ale okej. Widzę, że żaden nie pomyślał. Jezu, to będzie dramat. Chodźcie tędy, panowie, no bez jaj. Chyba nie są wszystkie. Oczywiście, że nie. Jeju, jakie wy jesteście irytujące moby. Jakie wy jesteście irytujące. No tam to siedzą tam. Teraz też padnie. Pięknie to widzę. Zapytacie się mnie, dlaczego to zrobiłem w ten sposób? Usunąć to tu. Może by był lepszy dostęp. Ja widzę, że wcale taki lepszy nie będzie. Ale taki lepszy nie będzie. Jest. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, weź tu się skup na tym. Nie ma opcji. Jeszcze spadnę. Dobra, wysiedźcie tu. Babcia się zajmie tym. A te sobie stoją, no kurwa bez jaj. No idźcie wy tam. Do cholery jasnej. Teraz pójdziecie? No oczywiście nasze golemy tu stoją. Pewnie, po co iść jak wojownicy tutaj? Lepiej stać i obrywać. Dramat. Którego straciliśmy niestety. Chodźcie teraz jak normalne moby moją trasą. Au. Oni teraz pospadają. Nienawidzę tego biomu. Ja już chyba wolę iść robić największy bastion niż to.
Nawet nie jest ciężki, to jest irytujące. To już jest irytujące po prostu. Rampa. O, nawet mogę ją zrobić, nie może być. Jeszcze zacieklej. Widzę, że tam moby pospadały. Dragolem poległ. Jak jest dupa, to poległ. Nie wiem, szybko jednostki wciągam to. Gdzie wy idziecie? Ja pierdzielę. Co wy robicie? Co tu? Szybkie spawnery. Oczywiście mojej armii znów już nie ma. Nie dolemy pani nic. Radę już. Te sobie tutaj nie wiem, chyba karty grają. Dramat. Tam już poleciał. No, naprawdę, te moby nie są przystosowane w ogóle do tej mapy. Nic a nic. One nie robią to, co powinny. Dragolem poległ. Poległ, no jak kurwa robi sobie co chce, to poległ. No, już kliknąłem prawie. No teraz też polegnę. To by to w miarę blisko jest. Serca, fuck. Niedobrze. Półtora. Pół serca. To już było groźne. To już było mega groźne. Dobra, kolejna dawka. Może tutaj właśnie by się przydały te machiny obrężnicze, ale... Walcie w nich. Golem, wow, dziękujemy, byś łaskawie przyszedł. Coś dla mnie. Nie chcę tego. O, już nie mam jednostek, świetnie. Świetnie. Tak, one się nie mogły przybijać przez to. Jaki save. Ja go zniszczyłem. Nie.
spadaj, spadaj. Gdzie ty robisz to wszystko? Ja pierdzielę. Bezużyteczny. Totalnie useless. Półtora serca, świetnie. Pół serca, umieram. Totalnie bezużyteczny golem. Totalnie bezużyteczny. Te trzy. Zrobiłem trzy, zrobiłem trzy. Totalnie bezużyteczny golem, naprawdę. Nie kłamie. Bezużyteczny, cholera. No i co, i rozumiem, że tam dwa golemy tylko zostały, tak? Świetnie. Zarąbiście. Dobra, armia pełna. 40 jednostek, które w ogóle tutaj tylko i wyłącznie pozostawały. No naprawdę, jeżeli chodzi o to, to to będzie dramat. To będzie dramatyczna walka z tym bastionem. Ale mi się to nie podoba. Mam tego golema już? Wszystkie są, tak? 3 golemy, 4 golemy. Ja bym się jeszcze tak gdzieś tutaj teleportował. Tutaj będzie walka. No, prawda. Na razie poszedłem po jednostki typu właśnie zombie. I zrobił tam w ogóle studnię, żeby bliżej się teleportować. Zróbmy to. Mamy dosyć sporo sztandarów, a nie mamy jak jednostek spawnować, no bo niestety nam te płomienia nie starczają. Lećmy, lećmy. O nie, jest dwóch razem stąd. Nie chciałem. Jezu, jak są ci ciapciaki. To ja mi się patrzył. Jeszcze miałem powód, bo zbierałem redstone, ale nie. Oni nie. Dobra, to są zombiaki, tak? Tak, i tu jest nawet ładnie. Ładnie wszystko. Podefowany, przepraszam. Studnia dusz. Studnia dusz, studnia po prostu, nie studnia dusz. Blisko siedliska, aha. Tu mogę? Już mogę. Nie wiem, czy ją mogło tak zniszczyć bez problemu. Mam nadzieję, że nie. Zombiaczki. Test. Płomień. 50. Dobra. Chodźcie, zombiaki, chodźcie. Ja was zabieram na wojnę. Będą się żółw w pierdzieli, okej. 81. O, tu w ogóle redstone jest. Można go wybrać. 93. Więcej zombiaków nie widzę. A, tu są. 81. Wszyscy? Chyba wszyscy. Więcej nie widzę. Jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale serio, więcej ich nie widzę. Wszystkie zombiaczki zebraliśmy. Tutaj baza jest pusta.
81 jednostek. Tu już chyba noc się zbliża, co? Musimy to wybronić najpierw. Wybronimy, dopiero potem sobie to ogarniemy. No tak, tutaj nawet nie ma dokończonego... Wercie, nie ma w ogóle dokończonej... Dokończonego muru, przepraszam. A i wyjścia chyba nie ma z tej bazy. Dobra, dobra. O kurde. Oh shit. Bestia może być łowcą, ale ty nie jesteś łatwym łupem, prawda? No my tutaj próbujemy nie dopuszczać do naszych zębiaków, no bo jednak mogą są słabe, ale w większych hitach to już wcale tak fajnie nie jest. Damy radę. Ucieka. Mogę też strzelać gałgany. Szybkość bestii nie może się równać z twoją odwagą. Kontynuuj! No nie wiem, co robią te moby, no kurde, ludzie. Gonić dziada. Co się dzieje? Więcej piglinów! Ty? No nie powiem, ten łowca jest nawet dosyć mocny. Pragolem poległ. Niedobrze. Czy on zwiewa? No ale nasze jednostki poleciały w cholerę. Wszystkie jednostki nam poleciały w cholerę, 4%. No mocno jest, mocno. Nie powiem, boss hordy. Udało ci się przegnać hordę łowców z powrotem do Netheru. To duży sukces. Tylko też sporo oberwaliśmy, jeżeli chodzi o to. Cofnąć idei, przyjacielu. A widać wyraźnie, że ta wojna właśnie jest. Zrodziły się chyba nasze villagery. W końcu. Nie powiem, bo w końcu. Dobra.
Jak tam skrzynka? Gdzieś widziałem go... O kurde. Dobra, no to znów wracamy do zombiaków. Znów wracamy do zombiaków. Znów musimy ich kilka wziąć. Wow, co tu się stało? Czemu jesteśmy na dachu? Au. Tu są zombie? Tak, tu są zombie. Może już się porespiły. Oby. No i się porespiły nawet. O, tu jesteście przyjaciele. Chodźcie, chodźcie. Zbieramy nas znów na wojnę. Obowiązkowy pobór. Ja wziąłem kota. 10 jednostek. Stało? Zakwitło? Jak to? No jeszcze tu są. Ile my jednostek możemy mieć? 57. Uż, 101. Chyba kwiatek zakwita, to znaczy, że już znów jednostki są dostępne. To 3 jednostki. Chyba właśnie tak jest, bo widzę, że kolejny tutaj zombie sobie stoi. To 4. Dobra, chyba nam tyle powinno starczyć. Wracamy do tego bastionu, no musimy go pokonać, no. Nie ma innej opcji. Nie wiem, czy ja mam wszystkie golemy. 3-4, dobra, są wszystkie. Są niby wszystkie. No ale to będzie naprawdę ciężka walka pod tym względem, że to jest wszystko na cholernych podestach. Moim zdaniem to jest do dupy. Bo nasze moby są za głupie. W ogóle teleportowały. Nasze moby są za głupie, żeby sobie z tym poradzić. Ile zombiaków? Ło! Coś ładnego. I zobaczcie, co one robią. Żeby one jeszcze miały taki sam pathfinding, jak my idziemy, to jeszcze spoko, ale one nie mają tego. Jezu, to będzie dramat. Które dostały tak naprawdę są tutaj. Ja widzę tam przejście kolejne. To jest dwójka. Walcie ich na pyrę. Chodźcie tu, walcie ten spawner. Ja naprawdę spadłem. Matko. Dramat. Po prostu dramat. Te bastiony to będą po prostu najdłuższe robione bastiony. I to nawet nie ze względu na ciężkość walki, tylko ze względu na ciężkość tutaj ulokowania tego. Bo budowanie no nie jest tutaj najlepsze. Zarządzanie noskami to w ogóle koszmar. Stoją sobie i się patrzą. Bez jaj. On jest tylko dobry w obrywaniu. On ten spadł chyba i dlatego tam robi różne rzeczy. No, spierdzielę cię jeszcze. Spawner rozwalony. Powiem, że miałem 105 jednostek. Wszystkie spadają. Yes. Mówię, to jest po prostu dramat niebudowanie.
kolejny klucz. Chcę już szybko ten basen zrobić, naprawdę. Klucza nie ma chyba. Tam nawet nie idę. Tam jest klucz. Oj. Jezu, już widziałem, że się spieprzyłem. Zombisty, ja mi się patrzę. Ostatni klucz na szczęście i mamy portal blokowany. Walimy w to. Tylko tak, te jednostki, które pospadały, albo już nie żyją, bo jednak to jest wysoko dosyć, albo się zapamiętają i wkrótce mrób zostrzał. Lawowe spirale są zniszczone, więc portal jest cały twój. Amen. Ja sobie tak, zrobię pewien myk. Ale nie możemy tego zrobić w ten sposób, szkoda. Może gdzieś tu postawimy? Nie? Nie pozwolicie nam to? Myślę, że nie. Powoli to idzie, ale chciałbym, żeby to tak szybciej szło. Tutaj jest, w teorii. Chyba nie Terraku. Blisko. Może teraz taki przeniosę, może się uda zrobić, ale... Trochę szybciej. Nie no dobra, znacznie szybciej. Nie odpuszczaj! Jesteś blisko zwycięstwa! Dobra, udało się na szczęście. Mam nadzieję, że reszta nie będzie w podestach.
ta świnka przyjemnie nie wyglądała. Dobra, zbieramy was znów. O, i teraz chyba nawet wszystkie moby są tutaj. Dewastator został przebudzony. Działa powoli, lecz jego nienasycony głód prędzej czy później weźmie górę. Horda zarodników sprawia, że bloki się we mnie gotują. Są szczególnie obrzydliwą frakcją piglinów. Zgadzam się. Są obrzydliwe. Co tu się stało? Ta wioska została uratowana zeszłej nocy dzięki twojej gotowości. No tak. Bo jeszcze zombiaki zostały. Dla mnie te zombiaki to totalni dezerter. Nie. Inni już walczą w obronie tego świata. Wy nie musicie. Nie możemy tego powstrzymać. Musimy uszanować ich wybór. Twoje działania zainspirowały osadników w sposób, którego nigdy byśmy się nie spodziewali. Pomóż im przetrwać tę wojnę. Nie wszyscy osadnicy wybrali tę ścieżkę, ale wojownicy, którzy to zrobili, strzegą swoich wiosek. No i bardzo dobrze. Nie dezertanci, tylko dezerterzy, Shiro. Kurwa. Ja to chyba wytnę. Musicie mi wybaczyć. Jestem tylko człowiekiem. Czasem pierdyknę jakąś głupotę. No i mamy naszych deserterów. Ten to w ogóle nie wiem, chyba pcha w skałę. If you know what I mean. Dobra, tu już chyba nikogo nie ma. Przejdziemy się wokół tych skarb. No i coś tu jeszcze było. Kilka jednostek, ale się mogło przydać. No, jeszcze tu są. Też się zacięły. Ogólnie niektórzy z was się pytali, na jakiej platformie mam co kupioną grę. Gram na Xbox Game Passie i powiem wam osobiście, że tu jeszcze żadnego update'a nie było. Może dlatego ta gra jest tak zbugowana. Ale zauważyłem nawet po Atomic Heart, że tutaj update'y są bardzo opóźnione, jeżeli chodzi o na przykład Steama. Więc lipa. Ludzie się dziwią, dlaczego nikt nie chce grać na właśnie Xboxie. Ja się osobiście nie dziwię.
Ja się osobiście nie dziwię. Dobra, gdzieś mieć tu. To są chyba ci osadnicy, prawda? A nie, to są portale. Nie portale, spawnery. To są spawnery, tak. Zobaczmy, jak wygląda kolejny. Zaiste podobnie. No oczywiście, że tak jest. No już. No już. Zabijcie jedna. Niestety wygląda identiko. No to będą jedne z cięższych. Cięższych bastionów. Zobaczmy jeszcze kolejny, bo i tak dzisiaj już nie zdążymy go zrobić. Bo naprawdę na nich się mega dużo czasu traci. Zastanawiam się, w jaki sposób moglibyśmy je pokonywać, skoro zombiaki się gubią. Skoro zombiaki się gubią. Zobaczmy, że ten kolejny jest łatwiejszy. Au. Wow. To ogrywa. Ile było? Nie pamiętam, nie. To nie tyle ile było. No i ten również jest niestety kurde z dystansu. To ja już chyba, wiecie co, osobiście wolę chyba zrobić tamten. Tych niezniszczalnych. Znów na drzewie. Znów na drzewie. Co ja zrobiłem? Ja się teleportowałem w całe miejsce? I owszem, miałem znacznik umieścić. Chciałem w znacznik umieścić, bo jeszcze pójdziemy oczywiście po zombiaki. Bo niestety wszystkie nie przeżyły. I myślę, że w następnym odcinku już pójdziemy sobie na tych niezniszczalnych. No i ten bastion najgorszy zostanie. Dwa raczej. Na tych Badlandsach. No i widzę, że te zombiaki się nie porespiły zbytnio. Dużo ich nie ma. Bardzo mało ich jest. Nie opłacało się iść. Totalnie się nie opłacało iść tutaj. Na 6 zombiaków chyba tak. No to nie opłacało się. Ten kwiatek się jeszcze nie uleczył. Dobra, ale chodźmy zobaczymy jeszcze, bo 40 minut... Ojej, dobra, 48 minut odcinka, kochani. Ci dzielni wojownicy są gotowi do walki u twojego boku. Wkrótce dowiedzą się, że potrzeba czegoś więcej niż broni, aby stworzyć wojownika. Już ich nie, tak nie domotywujcie. No dobra, ale ja tu żadnych wojowników nie widzę. Ja tu żadnych wojowników nie widzę. Żadnego nowego typu villagera również nie. A, dobra, jednak są. Dobra, to my was bierzemy. To my was bierzemy. I idziemy na niezniszczalnych. Baza niezniszczalnego. Rozumiem, że to jest jeden z tych ostatnich mobów, które tutaj są. Mobów, bastionów tych niezniszczalnych. No bo tak, każdy bastion w teorii ma jakieś tam swoje profity. Widzę, że ostatnie idą wspaniaczki. Się z zombiakiem tłucze. Ło. No ładnie zostają po nosie. Siedem. Dziewięć, dziewięć jednostek. No nie jest źle. No już łucznik. Odcinka. Dobra, kochani, tutaj zakończymy i myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie tą bazę niezniszczalnego. No, armię mam sporą,
Więc myślę, uważaj na te nowe pingwiny. Spoko, spoko. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.